Teraz bardzo proszę, jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać głos, to bardzo proszę tutaj, na środek, tak? Może Pan Prezes jeszcze, tak? Bardzo proszę. Myślę, że z tego będzie dobrze słychać. Dzień dobry Państwu. Tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, spotykamy się już któryś albo kolejny raz, z czego niezmiernie się cieszę, bo jest to jedna z form integracji. Kiedy ja przyjeżdżam do Dobrzynia, zawsze mówię, że dobrzy ludzie Dobrzynia nad Wisłą. Bo tu są faktycznie, tu mieszkają dobrzy ludzie. I to jest takie fajne. A z jednej strony, jako ludzie, którzy coś robią, chcą zrobić coś dla siebie i chcą zrobić również dla innych. Żeby nie przedłużać, to chciałem podziękować przede wszystkim Jadzie Grudzińskiej, jej zespołowi, Radzie Słuchaczy, bo Jadzia i Anka to są członkinie mojego zarządu i z tego tytułu chciałem Wam serdecznie pogratulować i podziękować za to, co robicie. Ja myślałem, że dla tych pań te oklaski będą bardziej rzęsiste. Tak, proszę Państwa. Proszę Alinkę Sarnowską, Panią Prezes i Honoratę Książkowską również. Chcieliśmy Wam wspólnie w imieniu Włocławka podziękować, pogratulować, a przede wszystkim bądźcie przede wszystkim zdrowi, bo czego Wam można najwięcej życzyć? Urodę to wszystkie macie, wszyscy również, pieniądze też, chociaż przydałoby się trochę pieniędzy, ale większość z nas to stypendyści ZUS-u, no więc ZUS nieźle płaci, wszystko w porządku. A przede wszystkim życzę Wam zdrowia, dlatego że tego sobie nie kupicie. I zatem idźmy wszyscy w zdrowiu przez życie, róbmy wszystko to dla siebie, dla swojego zdrowia, dla swojej przyjemności. Bo my tu przychodzimy po naukę, ale również przychodzimy po radość życia, po przyjemność i tak dalej. Alinka, proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, Pan Prezes tak dużo powiedział, że ja tylko powiem bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenia i za zaproszenie. Pozwolę sobie ten piękny bukiecik wręczyć Pani Przewodniczącej z maleńkim suwenirem za trud, za zaproszenie. Bardzo, bardzo dziękuję. Dokładnie następny. Dziękujemy pięknie, wszystkiego dobrego, a przede wszystkim fajnego spotkania tutaj dzisiaj i przyjemnej zabawy. Szanowni Państwo, w imieniu dość licznej delegacji chemicznej witam Państwa serdecznie. Pozwólcie, że na początek czytam pismo naszego burmistrza. Będzie króciutko. Będzie króciutko. Pani Jadwiga Grudzińska, Przewodnicząca Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobrzyniu nad Wisłą. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na spotkanie w dniu 14 maja bieżącego roku. Jednak mimo olbrzymiej sympatii do seniorów i słuchaczy UTW w Dobrzyniu nad Wisłą, jak również do Waszego miasta, napięty kalendarz nie pozwala mi wziąć udziału w Państwa spotkaniu. Załączam słowa pozdrowień Mariusz Kędzierski, burmistrz Chełma. Szanowni Państwo, kiedy prawie 2 lata temu przymierzaliśmy się do pierwszego spotkania szkoleniowo-warsztatowego z biegiem Wisły, nawet nie przypuszczaliśmy, że to ziarno trafi na tak podatny grunt. Nie spodziewaliśmy się, że to tak się ładnie rozwinie, że będziemy się spotykać kolejny raz, i tak jak ja powiedziała, już po raz czwarty się spotykamy. Mam nadzieję, że nie ostatni. Szanowni Państwo, my się bardzo cieszymy z tego zaproszenia. Serdecznie dziękuję w imieniu nas wszystkich i powiem krótko, my już mamy inną propozycję, żeby te spotkania z warsztatowych przemianować na spotkania przyjaciół. Bo
Państwa, my już jesteśmy nie tylko partnerami na spotkania warsztatowe, my się już przyjaźnimy. Ja nie mówię tu o sobie, o naszej koleżance kochanej, naszej Ani Bykowskiej, bo my się z Wami przyjaźnimy już ponad 50 lat, także. Ale chodzi mi o pozostałych, ja nie będę mówił, kto mi z tym najbardziej jest zaprzyjaźniony, bo nie chcę tu mieć problemów jakichś tam rodzinnych i tak dalej, ale ta przyjaźń już trwa. I dlatego chciałbym, żeby co tak dalej to serdecznie dziękujemy za zaproszenie, a teraz poproszę moje koleżanki i kolegę o skromne upominki. Zorganizowanie tego spotkania, również za pyszne sądzimy plony z Waszych ziem. Gdzie jest pusto, ale zresztą w ubiegłym roku były świetne rzeczy. No i chcieliśmy Wam, członkom Uniwersytetu, osłonić Wasze trudne życie, oczywiście z życzeniami, żeby w przyszłym roku układało się jeszcze lepiej. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, my także pamiętamy o zespole do Dziniacy 50 minut, bo Wy jesteście integralną już częścią tego Towarzystwa Dobrzyńsko-Kielnickiego, dlatego pozwolisz Stefan, że na Twoje ręce przekażę takie skromniutkie. Państwo w imieniu Zarządu Powiatu, a jest tutaj nasz wielki ten i oraz w imieniu starosty, który jest na wyjeździe, chciałbym Państwu przekazać jak najserdeczniejsze życzenia właśnie ze spotkania dla wszystkich uniwersytetów, które się tutaj gromadziły. Wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, myślę, że nadszedł już czas, to byśmy wznieśli toast, prawda? W związku z tym bardzo proszę Panią o rozmawianie szampana i wniesiemy toast za to spotkanie właśnie, za nasze uniwersytety i za to, że tu jesteśmy. Po prostu za nas. A teraz wznieśmy ten toast i proszę wypijmy za nasze spotkanie. Nie, za tego przyjęcia. Gwiazdka.